tym momencie idzie tylko o ratowanie Arsu, jako pewnego miejsca na mapie Krakowa. Przypominam, Krakowa, miasta kultury. To bardzo jest zobowiązująca nazwa. Mhm. Dlatego to jest niezwykle ważne, by to miejsce mogło istnieć. Ja o Arsie ciągle myślę w czasie teraźniejszym. Ars się zmienia, tak jak się zmieniał zawsze. Myślę, że jeśli Ars nie tu, to gdzieś będzie istniał. Bo Ars to jest ważna rzecz. Arsem, duszą Arsu jest Andrzej Kucharczyk, człowiek o niespożytej energii. Wielki twórca rynku kinowego w Polsce. Jeden z wielkich twórców, ich jest wielu, ale on jest tutaj w Krakowie ważną postacią. Więc Ars będzie trwał, tak? Jestem o tym głęboko przekonany. W takiej lub innej postaci będzie. Żadnych sensacji w tym. Wszystko się kiedyś kończy. Były miłe lata. Żywotności w Arsie. Gdzieś tam też informacje dla Państwa. Rzeczy, które mogą się tutaj istotne. Byłby ze strasznym żal. Moje życie. Wielki. Wiele miłych lat. Wiele ręki. Mój słów. Ale tylko się nie kończy niestety. Pocał koniec. To nie ma sposobu. Winie jest absolutnie wina kogokolwiek. Oczywiście nie wyobrażam sobie życia bez kina. Nie życie mi wiele będzie. Nie. Zaś inna lokalizacja. Na razie zawsze chciałem to mówić, ale nagle musi być po prostu. Co za końca kwietnia. Muszę prosić Państwa pomocy. Żądać jeszcze wielu osób na ulicę, którzy mogą przyjść i dostanie chwilę zamysłem przeżyć. No wszystko się kończy i trzeba szukać innej możliwości.